Pamiętasz tego typa z filmu Czarny kot, biały kot? A człowieku, pły grga, szef wszystkich szefów. Mądry starzec, bo miał na szyni, który religijne mury mijał z fantazyjnej strony, czyli skóry. Na szyni złoty, jakby dotknął go Midas. Na środku krzyż, bóg, księżyc, gwiazda Dawida. Wszystko spięte ku biedaki, rozumiesz wybryk. Te wszyscy symbole obok siebie zgodnie jak nigdy. Bo tyle podobieństwa, ślepcy próżni. Co w imię przymierza z Bogiem budować z różnic świątyny, których kapłan intonuje bojowe hymny. O tym jak budować wiarę na strachu przed innym, o głupocie Boga. O tym ile innowieca przegra, bo droga, która wiedzie do Boga, jest tylko jedna. I wartko płynie potok tych bzdur religijnych. Gdzie jest twój grga, gdzie jest jego naszyjnik? Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz tylko nienawiść z innymi cię łączy. Więc cię trafiają twoje modlitwy. Nie, jak pragniesz co dzień tylko cudzej krzywdy. Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz tylko nienawiść z innymi cię łączy. Więc cię trafiają twoje modlitwy. Nie, jak pragniesz co dzień tylko cudzej krzywdy. Tylko głupie znosi pogardę w sercu, kiedy widzi przed sobą grupkę innowierców. To nie jest pogrom jego wiary mędrców, tylko spaczony krzyk jego kompleksów. To żadnej religii nie jest doktryna, by z powodu różnic konflikty wszczynać. To chory klimat, iść i zabijać, zamiast nienawiść zamieniać w przyjaźń. Rozwój duchowy czy zamach bombowy, skutek na pewno nie jest jednakowy. Testament nowy czy nóż sprężynowy, pomyśl kto te bzdury wkłada ci do głowy. W kościołach, meczetach i synagogach dziś pseudowierni obrażają Boga. Tylko zobacz jak pasterza trzoda pochłania mrok jak duszy choroba. Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz tylko nienawiść z innymi cię łączy. Więc cię trafiają twoje modlitwy. Nie, jak pragniesz co dzień tylko cudzej krzywdy. Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz tylko nienawiść z innymi cię łączy. Więc cię trafiają twoje modlitwy. Nie, jak pragniesz co dzień tylko cudzej krzywdy. Mamy 21 wiek, jestem poważny facet. Mam trochę lat i już nie wierzę w zabobony raczej. Zaraz ci wytłumaczę dlaczego tak nie inaczej. Najpierw zaznaczyć kolego, zanim się popłaczesz. Nic mi do tego, na kogo niewidzialnego chcesz patrzeć. Wolno nam mówić słowa, musisz się dostosować. Nim się różnimy, podchodzimy do was bez majaczeń. Bo nie boimy się Boga i trochę nam was szkoda. Zmanipulowani obietnicami za życia. A ci co odeszli, nie powrócili, jest cisza. Bo to fizyka, a nie metafizyka. Meta to koniec, to polityka. Zamykać wam oczy, dusza to płomień. To polityka, kładać wam w głowie broni. Popychać, szeptać, kto jest waszym wrogiem. Tak jest nie od dzisiaj. Rozmawiam z Bogiem, który jest we mnie codziennie. I znam odpowiedź, to nie jest powód, by krzywdzić drugą osobę. Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz tylko nienawiść z innymi cię łączy. Więc cię trafiają twoje modlitwy. Nie, jak pragniesz co dzień tylko cudzej krzywdy. Czy tak naprawdę jesteś wierzący? Powiedz